Państwa bardzo serdecznie z Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Niestety dziś mogę spotkać się z Państwem jedynie wirtualnie, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będą Państwo mogli nas odwiedzać i zobaczyć efekty naszej pracy w ostatnich kilku miesiącach oraz wiele nowości, które zostały przygotowane dla naszych gości. I właśnie to jest głównym powodem mojego dzisiejszego spotkania z Państwem, ponieważ chciałbym opowiedzieć o nowej wystawie czasowej, którą w Oblęgorku przygotowaliśmy i która od dziś jest już gotowa do zwiedzania, a Państwo będą mogli ją zobaczyć, jak tylko instytucje kultury zostaną otwarte. Wystawa nosi tytuł Zapiski przy sztaludze. Przyjaźnie Sienkiewicza w świecie malarskim. I jest poświęcona wzajemnym relacjom autora trylogii z trzema wybitnymi malarzami. Kazimierzem Pofalskim, Henrykiem Siemirackim oraz Stanisławem Witkiewiczem. Zapewne część z Państwa zastanowi się w tym momencie, dlaczego akurat wybraliśmy tych malarzy i czy Sienkiewicz nie przyjaźnił się z kimś jeszcze. Oczywiście to jest bardzo słuszne pytanie, bo jak najbardziej Sienkiewicz przyjaźnił się z wieloma artystami. Trudno nawet znaleźć znanego malarza z przełomu XIX i XX wieku, którego by Sienkiewicz nie znał lub z którym nie łączyłyby go jakieś wspólne sprawy. Powiem nawet więcej. Sienkiewicz bardzo cenił sztukę, otaczał się nią, był jej mecenasem. Wiele jego dzieł znalazło odzwierciedlenie w sztuce i to w działalności wybitnych artystów, takich jak Juliusz Kossak czy Piotr Stachiewicz. Ale zapewniam Państwa, że doboru malarzy, którzy mieli związki z Henrykiem Sienkiewiczem, dokonaliśmy w pełni świadomie. Pierwszym z nich jest Kazimierz Pochwalski, wybitny portrecista, który przez większość życia malował portrety dworu cesarskiego w Wiedniu, w tym portrety cesarza Franciszka Józefa oraz przedstawicieli austriackiej arystokracji. Pochwalski to także autor co najmniej 7 portretów Henryka Sienkiewicza, z których 3 znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Oprócz tego posiadamy też portret pierwszej żony pisarza, Marii Strzepkiewiczów. Z tym portretem związana jest niezwykle ciekawa historia. Otóż, kiedy w 1883 roku Kazimierz Pochwalski podczas wystawy prac malarskich w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki wystawiał kilka swoich dzieł, spotkał osobiście Sienkiewicza. To było ich pierwsze spotkanie, wtedy zawarli znajomość. I najwyraźniej Sienkiewicz był pod dużym wrażeniem pracy malarza, ponieważ wkrótce potem poprosił o sportretowanie swojej pierwszej żony, a więc Marii Strzepkiewiczów. Pochwalski, jak wspomina, z radością przyjął tę propozycję, a praca nad portretem spowodowała, że zawarł przyjaźń na całe życie z Henrykiem Sienkiewiczem. Wspomnienia, o których mówię, to jest pewne odkrycie związane z przygotowywaniem wystawy Zapiski przy sztaludze, bo okazało się, że takie wspomnienia o okolicznościach poznania Sienkiewicza, a także inne wspaniałe pamiątki są w posiadaniu rodziny Pochwalskich. Na naszej ekspozycji będzie je oczywiście można zobaczyć. Co ciekawe, wspomnienia Pochwalskiego spowodowały, że zmienił się pogląd na to, w jakich okolicznościach powstawał portret Marii Strzepkiewiczów, bo do tej pory sądziliśmy, że powstał on całkowicie po śmierci Marii, na podstawie fotografii oraz wskazówek samego Sienkiewicza. Okazuje się jednak, że to nieprawda, że być może Pochwalski miał okazję przed śmiercią poznać żonę Sienkiewicza, no i że zaczął malować obraz, kiedy ona jeszcze żyła, a dokończył go dopiero na podstawie zdjęcia oraz licznych wskazówek. W 1886 roku, tuż po śmierci Marii Strzepkiewiczów, Sienkiewicz wymyślił sobie podróż na Bliski Wschód. Podróż ta miała ukoić jego ból po śmierci ukochanej żony, no a jednocześnie szukał też inspiracji do ukończenia trzeciej części trylogii, a tym samym zamknięcia całego cyklu, czyli Pana Wołodyjowskiego. W podróż na Bliski Wschód wybrał się z nim właśnie Kazimierz Pochwalski. Wspólnie odbyli 10-dniową kwarantannę na rosyjskim statku Oleg, no i wspólnie też zwiedzali.
ta podróż jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyła i potem właściwie przez całe życie utrzymywali ze sobą bardzo bliskie kontakty. Bywali na salonach kulturalnych, wspólnie polowali, grywali w karty. Podczas jednego z takich polowań u hrabiego Dzieduszyckiego w Pieniakach miała miejsce niezwykle zabawna historia. Otóż doszło do zakładu pomiędzy Pochwalskim a Sienkiewiczem. Stało się to w ten sposób, iż Sienkiewicz, jak to odnotował Pochwalski, przepuścił lisa bez strzału. Pochwalski sportretował całe to wydarzenie, nawet śmiał się z Sienkiewicza, że lis czekał, aż się nie doczekał i postanowił uciec. Kiedy Sienkiewicz zobaczył rysunek, stwierdził, że jest on nieudany i że on potrafi rysować znacznie lepiej. W efekcie stworzył rysunki kilku zwierząt i podpisał je, niech tak napisze nowelę. Dlaczego tak podpisał? Dlatego, że Pochwalski stwierdził, że rysunek i sztuka malowania to nie jest nowela, którą łatwo napisać. I tutaj doszło właśnie do zakładu między przyjaciółmi, kto lepiej narysuje lub napisze utwór literacki. Panowie zamienili się rolami. Okazało się jednak, że o ile Sienkiewicz był całkiem niezłym rysownikiem, o tyle już Pochwalski nie był w stanie sprostać zadaniu napisania noweli. Ilekroć jednak w późniejszym czasie artyści spotykali się, Sienkiewicz wypominał Pochwalskiemu, kiedy wreszcie zobaczy obiecany utwór. Z tej przygody w Pieniakach zachowała się książeczka napisana przez Ludwika Bernackiego, zięcia malarza i byłego dyrektora lwowskiego Ossolineum. W tej książeczce, którą zobaczą Państwo na naszej ekspozycji, są również wspomniane przeze mnie rysunki. Pochwalski i Sienkiewicz spotkali się po raz ostatni w 1915 roku w Wiedniu. Sienkiewicz był wtedy w drodze do szwajcarskiej Lozanny. Po wybuchu I wojny światowej postanowił opuścić Królestwo Polskie, no i dla bezpieczeństwa rodziny udać się do neutralnej Szwajcarii. Tam malarz rozpoczął pracę nad ostatnim portretem Sienkiewicza, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Również zobaczą Państwo to dzieło na naszej ekspozycji. Ale tego obrazu, o którym mówię, nie dokończył. Źle wyprofilowana lewa dłoń pisarza sugeruje właśnie, że praca nad obrazem została ukończona dopiero po śmierci Sienkiewicza, która nastąpiła w roku 1916. Zachowana korespondencja, dokumenty, wspomnienia Pochwalskiego świadczą jednak wyraźnie o tym, że artyści bardzo się przyjaźnili, utrzymywali stały kontakt, łączyły ich nie tylko sprawy zawodowe, ale że przede wszystkim liczne sprawy prywatne. Kolejnym malarzem prezentowanym na naszej ekspozycji jest Henryk Siemiradzki, przedstawiciel akademizmu, mieszkający na stałe w Rzymie i zafascynowany historią i kulturą starożytną. Twórca wielu wspaniałych dzieł o tematyce antycznej oraz pięknych i monumentalnych kurtyn teatralnych do teatrów w Krakowie i we Lwowie. I to właśnie zamiłowanie do antyku połączyło Siemiradzkiego i Sienkiewicza. Poznali się, kiedy Sienkiewicz jeszcze jako młody dziennikarz udał się w podróż do Wiecznego Miasta w 1879 roku. Jak się później okazało, Siemiradzki był jego przewodnikiem po Rzymie. Pokazał mu najwspanialsze zabytki świata starożytnego oraz późniejsze, ale przede wszystkim podczas jednej z kolejnych wypraw Henryka Sienkiewicza na Półwysep Apeliński pokazał mu również słynną kapliczkę Quo Vadis położoną przy Drodze Apińskiej. To właśnie w tym miejscu, według legendy, Chrystus miał objawić się świętemu Piotrowi uciekającemu z Rzymu przed prześladowaniami i wtedy z ust Chrystusa miały paść słynne słowa na zapytanie świętego Piotra Quo Vadis Domine, dokąd idziesz Panie? Chrystus miał powiedzieć, że wraca do Rzymu i powtórnie go ukrzyżowano. I w miejscu tego spotkania powstała kapliczka Quo Vadis. Właśnie kiedy Sienkiewicz zobaczył kapliczkę, zainspirował się. Zainspirował się po pierwsze
do tego, aby zaczerpnąć tytuł do jednego ze swoich największych dzieł, a więc do powieści Quo Vadis, która walnie przyczyniła się do otrzymania przez Sienkiewicza Literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku, ale on oprócz tego zafascynował się tematyką prześladowania pierwszych chrześcijan za czasów cesarza Nerona. Henryk Siemiradzki, jak już wspomniałem, wielokrotnie gościł pisarza w Rzymie, w swojej willi. Tak było w 1890 roku, tuż przed wyprawą Henryka Sienkiewicza do Afryki. Sienkiewicz zatrzymał się u Siemiradzkiego, a ten wydał na jego cześć uroczysty obiad. Ale to właśnie dzięki Siemiradzkiemu, dzięki jego rozległym koneksjom, dzięki jego znajomościom, również wśród elit, wśród koronowanych głów, udało się Sienkiewiczowi uzyskać listy polecające, nawet od samego premiera Wielkiej Brytanii, które miały pomóc mu w dalszej wyprawie do Afryki. Jak się później okazało, rzeczywiście było to narzędzie, które bardzo mocno pomogło autorowi w pustyni i w puszczy w wyprawie na kontynent afrykański. Sprawa zainteresowania antykiem w twórczości Sienkiewicza oraz w działalności malarskiej Siemiradzkiego doprowadziła w końcu do konfliktu. Doszło do tego konfliktu na tle obrazu Dircze Chrześcijańska oraz dzieła Quo Vadis. To jest historia niezwykle fascynująca, ponieważ obraz wspomniany przeze mnie Siemiradzki zaczął malować kilka lat przed ukazaniem się powieści Sienkiewicza. No ale nie ukończył malowania dzieła. Zrobił to dopiero po ukazaniu się rzymskiej epopei Sienkiewicza w 1896 roku. No i zaczęto spekulować, kto popełnił plagiat. Czy to Siemiradzki zafascynował się książką Quo Vadis i słynna scena cyrkowa umieszczona na obrazie została dokończona właśnie po przeczytaniu książki, czy może było zupełnie odwrotnie. To Sienkiewicz, który wcześniej znał rozpoczęty przez Siemiradzkiego obraz, wykorzystał go, aby stworzyć słynną scenę, podczas której Ligia przywiązana do pleców byka ma zginąć na rzymskiej arenie. Siemiradzki na łamach prasy w różnych listach otwartych tłumaczył, że absolutnie nie popełnił plagiatu i że pomysł na scenę cyrkową był jego, on był pierwszy i nie ma mowy tutaj o żadnym plagiacie. No, prawdopodobnie było tak, że obaj artyści wzorowali się na dziele Ernesta Renan Antychryst. To też było źródło, jedno ze źródeł i inspiracji Sienkiewicza do napisania powieści Quo Vadis. Po raz ostatni Siemiradzki i Sienkiewicz spotkali się w 1901 roku. Było to w Łodzi podczas uroczystości otwarcia Nowego Teatru. Wykonali nawet wtedy w atelier fotograficznym wspólne zdjęcie, które znajduje się w naszych zbiorach, które zobaczą Państwo na ekspozycji Zapiski przy sztaludze. Niestety w 1901 roku Henryk Siemiradzki był już poważnie chory i rok później zmarł. Ostatnim z malarzy, którym poświęciliśmy naszą wystawę, jest Stanisław Witkiewicz, który był no nie tylko malarzem, ale także pisarzem, krytykiem i teoretykiem sztuki, twórcą i popularyzatorem stylu zakopiańskiego. Słynął z dzieł o tematyce tatrzańskiej oraz dzieł związanych z powstaniem styczniowym. No, był także ojcem Stanisława Ignacego Witkiewicza. No i wielkim przyjacielem Henryka Sienkiewicza, chociaż tę przyjaźń spokojnie moglibyśmy określić mianem szorstkiej. Mimo to przetrwała ona lata. Poznali się w salonie kulturalnym prowadzonym przez słynną aktorkę Helenę Modrzejewską w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie spotykali się artyści, literaci, w tym Sienkiewicz oraz Witkiewicz. I właśnie tam, w Modrzejewskiej, podczas słynnych wtorków, tak się nazywało te spotkania, zrodziła się myśl wspólnego wyjazdu do Ameryki, a tam założenia polskiej kolonii. Pomysł wydawał się nieco szalony, ale Sienkiewicz i Witkiewicz byli jego wielkimi entuzjastami. Sienkiewicz do tego stopnia, że z całej grupy przyjaciół artystów wyruszył do Ameryki jako pierwszy. W Kalifornii, w Anaheim, zakupił farmę, a następnie przybyli za ocean także kolejni polscy artyści,
którzy mieli niewielkie pojęcie o tym, jak prowadzić farmę. Wśród nich była oczywiście Helena Modrzejewska oraz jej mąż Karol Łapowski. Natomiast nie było wśród tych artystów Witkiewicza, który w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu. Okazało się, że przedsięwzięcie, którego podjęli się Polacy, bardzo szybko upadło i większość artystów musiała wracać do kraju, ale nie Sienkiewicz i nie Modrzejewska. Aktorka nauczyła się języka angielskiego i zaczęła robić karierę teatralną na deskach teatrów amerykańskich, na początek w Los Angeles, San Francisco, a potem w kolejnych miastach. Zresztą Sienkiewicz pisał jej pierwsze recenzje teatralne. A sam Witwoss postanowił zwiedzać Amerykę. Zwiedzał zwłaszcza zachodnie wybrzeże, zwłaszcza Kalifornię. W ogóle całą Amerykę przemierzył koleją tak zwanych dwóch oceanów, spotkał Indian. Widział najbardziej charakterystyczne miejsca, takie jak wodospad Niagara, kopalnie srebra i wiele innych wspaniałych miejsc. Efektem tej wyprawy były listy z podróży do Ameryki. Natomiast co do Witkiewicza, to pamiątką z tego wydarzenia i z inicjatywy wyprawy za ocean był cykl obrazów. Niestety, większość z obrazów tego cyklu się do dzisiaj nie zachowało, ale w Oblęgorku posiadamy jeden z nich, nosi on tytuł Sienkiewicz w Puszczy Kaktusowej. Akwarela jest niezwykle ciekawa, przedstawia pisarza w stroju myśliwskim, ze strzelbą, wśród kaktusów. Był to, jak się okazało, prezent ślubny od Witkiewicza dla pisarza oraz jego pierwszej żony Marii Szepkiewiczów. Wspominam o tym nieprzypadkowo, dlatego że Witkiewicz przyczynił się walnie do tego małżeństwa. Znał wcześniej rodziców Marii, Wandę i Kazimierza Szepkiewiczów, ponieważ, tak jak ich córka Maria, leczył się na gruźlicę. Rekomendował przyszłym teściom młodego Sienkiewicza, który nie miał jeszcze ani pozycji, ani pieniędzy. Ostatecznie do małżeństwa doszło, a kolejnym prezentem ślubnym od Witkiewicza miała być ilustracja do jednej z jego nowel. Sienkiewicz poprosił jednak przyjaciela, aby ten, zamiast ilustracji do noweli, namalował obraz ilustrujący scenę z Powstania Styczniowego. I tym sposobem powstał słynny Ranny Powstaniec. Jest to dzieło o tyle interesujące, że wkrótce później Sienkiewicz i jego żona postanowili sprzedać Rannego Powstańca oraz inne dzieła, które otrzymali od Witkiewicza. No, cel miał być szczytny, ponieważ zamierzali te pieniądze ofiarować następnie Witkiewiczowi na jego terapię, bo jego stan zdrowia w związku z gruźlicą znacznie się z roku na rok pogarszał. Całą sprawę obrócili w ten sposób, że jest to dla nich bardzo korzystny interes, ponieważ kupcy sami zgłaszają się z chęcią otrzymania, odkupienia takich dzieł Witkiewicza, gdyż chcą je potem sprzedać z jak najlepszym zyskiem. Intryga nie do końca się powiodła, ponieważ Witkiewicz obraził się śmiertelnie, mimo że te pieniądze, które miał otrzymać za jego dzieła, naprawdę wspomogłyby jego zdrowie i popularną wówczas terapię na południu Europy. Przez kilka lat Sienkiewicz i Witkiewicz utrzymywali nieco luźniejsze kontakty. Jak się wydaje, do pojednania doszło dopiero w miejscu, które obaj bardzo lubili, a mianowicie w Zakopanem. Tam Witkiewicz i Sienkiewicz, a także wielu innych polskich artystów, literatów, spotykało się w domu Marii Bronisława Dębowskich, czyli w tak zwanej chacie Dębowskich. Tam być może doszło do pojednania, zresztą w międzyczasie Witkiewicz zamieszkał w Zakopanem, zainteresował się niezwykle kulturą Tatr. I od tego momentu, co prawda, ta przyjaźń między artystami była już troszeczkę bardziej szorstką, ale mimo wszystko relacje ze sobą utrzymywali. Bardzo duży wpływ Stanisław Witkiewicz miał na córkę Henryka Sienkiewicza, Jadwigę. Wspierał jej dążenia malarskie, chciał, aby rozwijała swój talent, no także na kanwie pisarskiej, tłumaczeń obcych dzieł. Witkiewicz bardzo wspierał Jadwigę, ale nie podobało się to jej ojcu. Przede wszystkim ze względu na poglądy lewicowe Witkiewicza. I
Sienkiewicz, któremu bliżej było do narodowej demokracji, był przeciwny tym kontaktom, uważał, że malarz wręcz miesza jego córce w głowie. Mimo to cały czas potajemnie starał się dbać o zdrowie przyjaciela. Dowodem na to jest pewna intryga związana z budową pomnika Adama Mickiewicza. Otóż pomnik ten i pomysł na niego powstawał we Włoszech. Autorem projektu był Cyprian Godebski. Sienkiewicz wymyślił, że na koszt Komitetu Budowy Pomnika wyśle Witkiewicza właśnie do Włoch, do włoskiej Carrary i tam będzie on konsultantem dla Godebskiego. Witkiewicz zdecydował się na podróż, chociaż tłumaczył Sienkiewiczowi, że absolutnie nie widzi potrzeby, aby takiemu artyście jak Godebski doradzać czy coś sugerować. Oczywiście tak naprawdę w całej sprawie chodziło o to, aby pomóc malarzowi uzyskać dostęp do lepszej terapii, aby podleczył nieco swoje zdrowie. Po śmierci właściciela obrazu Ranny Powstaniec, Ludwika Górskiego, który wcześniej obraz zakupił za 400 rubli, okazało się, że dzieło to trafiło ponownie w ręce Sienkiewicza. I wiadomo, że pisarz chciał znów sprzedać obraz i ponownie pomóc za te pieniądze Stanisławowi Witkiewiczowi. Ale w 1915 roku malarz zmarł. No i rok później zmarł również Henryk Sienkiewicz. Na naszej ekspozycji zobaczycie Państwo przede wszystkim trzy autoportrety poszczególnych malarzy. Zobaczycie też próbki twórczości, w tym szkice do największych dzieł, takie jak Dircze Chrześcijańska i Pochodnie Nerona Siemiradzkiego. Zgromadziliśmy też wiele dokumentów, to przede wszystkim wspomnienia Kazimierza Pochwalskiego, sztambuch jego żony Zofii Pochwalskiej z wpisem Sienkiewicza z okazji ślubu przyjaciela. No i oczywiście korespondencja, ciekawa korespondencja, która dowodzi, jak bliskie relacje, jak wiele spraw łączyło pisarza z poszczególnymi artystami. Mamy też rzeczy osobiste, zwłaszcza dotyczące Henryka Siemiradzkiego. Są to na przykład pędzle malarskie, jest to jego notatnik, okulary czy też pieczątka. Te i wiele innych rzeczy zobaczą Państwo na ekspozycji Zapiski przy sztabudze, przyjaźnie Sienkiewicza w świecie malarskim, na którą bardzo gorąco Państwa zapraszam. Ekspozycja będzie czynna aż do 31 października, więc będzie na pewno wiele okazji, aby Państwo zawitali do Oblęgorka, odwiedzili też inne oddziały Muzeum Narodowego w Kielcach, do czego gorąco Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.